Cześć, 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 witam bardzo serdecznie, ja jestem Agren, a to kolejny odcinek z Wiedźmina. No i dobra, dowiedziałem się, żeby... Oj, przepraszam na emocje, że żeby zrobić tą misję tam tego kapłana Wodanioi, czy jak mu tam dokładnie rzecz biorąc, ujmując, nieważne to jest w sumie, to muszę się udać do wioski i muszę znaleźć tą karczmę, czy jakoś tak. I muszę tam porozmawiać z jakimś Julianem. Tak, z jakimś Julianem muszę porozmawiać. No, tego co był świeżbi do Aliny, czy tam do Celiny, już kuj wie. Za dużo tego było. Także no dobra, to idziemy do wioski. I potem do karczmy. Zobaczymy, czy coś to pomoże faktycznie, czy jednak nie. O, Jaskier! Geralt! O, proszę Witaj, bardzo. Witaj, Jaskier. Jak się tu dostałeś? Teleportem. Ja też. O. Triss mnie teleportowała. To było niesamowite przeżycie. Ta opowieść Musiała mieć o tym? Gorszy dzień, skoro się zgodziła. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Bo mi przerwałeś. Powiedzmy, że ocaliła mnie przed pocałunkiem śmierci. Brzmi nieźle. Może wykorzystam w jakiejś balladzie. To bardzo urokliwe miejsce. Trochę tu zostaniemy. Zresztą Triss powiedziała, że musimy przeczekać, aż sprawy w zimie ucichną, a księżniczka przestanie marzyć o natychmiastowym pozbawieniu cię życia. Coś w tym jest. Ja ją uratowałem, bo przeklęta wstrzyga, a teraz miejscu. Odbiła sodówka. Tylko prozą. Okolica jest przepiękna. Ma taki Oj. Magiczny nastrój, wieśniacy dziwnie weseli, a wieśniaczki... Też jest świeżbi, tak? Do rzeczy. Julian i Alina są ludźmi. Mieszkańcami wioski Odmęty. Natomiast okay. Wodianoi to rasa rozumnych, podwodnych potworów, które tworzą cywilizowane społeczeństwo i czasami wychodzą na ląd. A zapomniałbym o najważniejszym. Alina opiekuje się Alwinem. Tym Alwinem? No tak, chyba że ma brata bliźniaka. Jaskier. Tak, a właśnie, Triss prosiła, żebyś rzucił na niego okiem. Podobno ktoś jeszcze go szuka. Czy no Berengar go jeszcze szuka. Powiedziała coś więcej? Chyba nie. Idę do karczmy. Spodziewam się spotkać tam jakieś urocze dziewczę. Ty ja, leź do tej karczmy. Dobra, muszę znaleźć Alwina i porozmawiać z nim. Okej, okay, to też zrobimy, ale zanim co, to na początku pójdziemy do tej karczmy już, bo i tak mamy to w sumie po drodze chyba, tak, bo to chyba będzie tam gdzieś. Dobra, nieważne. Idziemy do tej karczmy. Czekajcie, jak ona tutaj dokładnie leci? Dobra, tą drogą i tu potem... Powinien być taki skręt gdzieś. A, to czekajcie, Jaskier też mówi, że do karczmy idzie. Tu gdzieś powinna być karczma. Ta, otóż to. I tu mam pogadać z Julianem. Tylko tak, czy ty będziesz w karczmie, czy będziesz gdzieś na zewnątrz? Tutaj cię chyba nie ma. Drzwi do karczmy, dobra, idziemy do karczmy. Zawsze jakaś babka mi pierdoli, że przynoszę ze sobą jakieś, nie wiem, zagrożenie czy coś. Jako rzeźnik z Blaviken, no tak, pewnie tak, tak pewnie jest. Wieśniak, wieśniak, stary wieśniak, wieśniak, wieśniak. Jaskier. Julian, jest Julian, dobra. Witaj, Wiedźminie. Słyszałem wiele dobrego o twojej profesji. To prawdziwa rzadkość. Z reguły ludzie traktują mnie jak trędowatego. Nie w moim domu. W dzieciństwie nasłuchałem się opowieści o Wiedźminie, który za srebrny grosz ocalił dziadka. Musiało to być dawno temu. Chyba nie tego dziadka. Jestem Geralt. O tak, dawne dzieje. Julian, miło mi. Okej, okay, odebrałem Berengarowi zlecenie. Postanowiłem zająć się problemem. Opowiedz historię swojego dziadka. Odebrałem Berengarowi zlecenie. Od razu, weźmy Postanowiłem tak. zająć się problemem. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. Nawet nie wiesz, ile czasu zajmują przygotowania. Przyjdź później. A co tam masz ciekawego? Okej, okay, dużo jakichś naszyjników, jakichś innych dupereli. Ty, a czy ja sam nie mogę ci tego posprzedawać? Mogę to posprzedawać. No to sprzedam to wszystko w pijarony. Szczerze mówiąc, bo tylko mi to kurde gracie w ekwipunku. A i tak szukałem od jakiegoś czasu już jakiegoś typa, którego mogę posprzedawać. Więc w sumie, why not?
Co to mamy? Rubin wartościowy, a tylko za 40. Nie aż takie wartościowe, aby się mogły wydawać. A to co to było? Pył diamentowy, ulepszenie broni. A nie, no to ulepszenie broni to sobie oczywiście zostawimy. Na jakieś późniejsze, cięższe walki może. No i teraz, żebym u ciebie, gościu, zapchał sobie cały ten. Ten sygnet chyba też mi się już nie przyda, ale... Nie, nie piszę, że to jest sprzęt fabularny, mogę go raczej sprzedać już. Szafir też sobie sprzedamy. No i dobra, a na przykład bym też chciał to odkupić sobie. No, to sprzedałem za połowę ceny wszystko, no nie? Ta. Wszystko za pół ceny posprzedawałem, ale bullshit, dobra, nieważne. Mamy 6200 oreny. Dobra, i on mówi, że do niego przyjść później, tak? Tak. Więc spróbujmy przespać się tutaj, u tego typa. A co to? Myślicie, że jak na prowincji to już mała karczma? Zawsze myślę, że u karczmarza nie ma żadnej... Nie chciałem was urazić, karczmarzu. Czym mogę służyć? Wstępnej właśnie ten... Mam sprawę. U niego nie mogę się przespać? A nie mogę. Chciałbym wynająć pokój. Proszę uprzejmie, pokój za jedyne 7 orenów. Wcześniej było za 5. Ale zdzierają, kurwa. Spróbuję do północy. Czekaj, czy teraz dalej to Juliana spotkam, czy nie? Być może będzie u siebie w domu. Co to za dunda jakiś? 50 silny, 50. Na górę chyba nie mogę wejść. Ten dunda to mam go w życiu w sumie na razie. Karczmasz sobie już tutaj śpi. O kurde. W czym mogę pomóc? O kurde. Czyli go tutaj nie ma nigdzie. Ta, bo tutaj wcześniej stał Julian. Czyli go nie ma tu. Niedobrze. A czy ja to mam pokazany jakiś domek Juliana, czy coś w tym rodzaju? Być może, że na razie nie mam, nie? O, żeż do chaty guślarki tutaj mam ten. A co to jest za berberka? Do czego ta berberka służy? Jakieś drzewo, tak? Niech będą te owoce, weźmy sobie je. Drzwi, do czego te drzwi? Będzie zamknięte, ta, bo to jakaś... Jakiś tylko chyba ten. Tablica ogłoszeń. Cenia z jadarki na skolopendromorfy, jaja wiwerny, bazyliszki i na Alpy. Dobra, walić to. Kurde. Czy nawet nie mam pokazanego domu tego, dom piekarza mam pokazany, dom piekarza. Przejście na brzeg, chatka guślarki, rzeka, miejsce kąpieli na jady. No dobra. Czyli u Juliana też na razie nic nie mogę zrobić. Dobra, może to wszystko w swoim czasie. A może teraz tak, muszę znaleźć piekarza lub innego kupca. Aha, bo tak, bo to Ruwiel mi poprosiła o ten. To Ruwiel poprosiła mnie o chleb. Więc pójdziemy też do tego piekarza tutaj od razu w sumie. To jest misja jakaś poboczna, ale zróbmy sobie ją. Znaczy wiadomo, na razie tylko kupimy ten chleb, a do to Ruwiel pójdę, jak będę tam się gdzieś przechadzał nad tym brzegiem całym. A potem pójdziemy sobie do tego Alvina. Czekajcie, gdzie jest ten piekarz w ogóle? A nie, dobrze idę, dobra, do piekarza idę dobrze. I to potem powinna być jakaś dróżka w bok, dobra. Dobra, dobra, czyli tak, tu będziemy mieć dom piekarza. Nowy region, wioska. Spoko. A, patrzcie, tutaj mam teraz pokazane coś. Aha, dom piekarza, dom kowala, dom Aliny, dom Adama, dom Sołtysa, dom Czempionka, dom Celiny. Kurde, ale oczywiście domu tego. Jak on tam się nazywał? Juliana, to oczywiście mi kurde nie pokazali. Krowa Czempionka. A, to jest ta krowa jakaś. Spoko, dom Celiny. A czemu? Aha, bo tu mam tak, dom Adama tutaj jeszcze był. A może Julian jest sołtysem?
Dobra, to też zaraz obczajimy sobie jeszcze. Na razie to tak, na razie to pójdziemy do tego piekarza. Gdzie ten piekarz jest w ogóle? Tu? Dom, tak. Tu jest piekarz, okej. Tu mamy dom piekarza, spoko. Czy zwabił cię do mnie zapach świeżo wypieczonego chleba? Zgadza się. Można tak powiedzieć. Przejrzyj moje wypieki. Wszystkie z najprzedniejszej mąki z dodatkiem tajemnego składnika, który pewna nimfa z wdzięczności podarowała mojej rodzinie. Sok z... Mam sprawę. Nieważne. W czym mogę pomóc? Mam 20 orenów, chciałbym kupić 5 bochenków chleba. Mam 20 orenów. Chciałbym 5 bochenków chleba. Oj, coś się szanownemu panu pomyliło. Chleb kosztuje 5 orenów za sztukę, czyli za 5 bochnów to będzie 25 orenów, jak babcie kocham. To niechaj tak będzie. Chleb, bułka, chleb. Też mam odliczone 5 bochenków, tak? Dobra. Niech tak będzie. Dobra, teraz tak, muszę zanieść chleb do Toruwiel, ale to kiedy indziej. Stąd wychodzimy, teraz pójdziemy sobie do domku Sołtysa najpierw, a później pójdziemy sobie do domku tej Celiny, Aliny i tak kurwa dalej. Bo wiem, że te domki muszę odwiedzić, no co... Myślałem, że załatwię to wszystko w jednym miejscu, w sensie u Juliana, ale jednak nie. Kazałem przyjść później, ale to może już było faktycznie i za późno. Dobra, ale zobaczmy, co się dzieje u Sołtysa. Obstawiam, że to jest właśnie Julian, ale pewnie to nie będzie on. A, patrzcie, tu go kurde... W ogóle nie ma tego Sołtysa. W ogóle Sołtysa nie ma w domu. On jakiś sztylet ma, pochowany. Weźmy, co tutaj ma ciekawego. Wino, to mnie nie interesuje, komoda. Czerwone róże. A, weźmy te róże, komuś może podaruję faktycznie. Skrzynie, nic ciekawego. Misce, nic ciekawego. Tam już patrzyłem. Czyli go tu kurde też nie ma. Ciekawe, ciekawe. Dobra, w takim razie sprawdźmy po kolei może dom Adama. Dobra, dom Adama mamy tu. Szafa, zniszczony regał. Ale patrzcie, no... Co jest z tymi ludźmi, że tutaj dalej nie ma? Księga ballady, bajki i klechdy. Nie potrzebuję żadnej księgi. Tutaj nie mogę nic zrobić. Ej, no nie, coś się tu odpierdyla, że tu nie ma w ogóle tych ludzi wszystkich. Dobra, z Kowalem też miałem pogadać chyba na temat tej zbroi, albo z jakimś rzemieślnikiem, ale to już nieważne. Sprawdźmy, co ma do powiedzenia pan Kowal. Powitać! W czym mogę dobremu panu pomóc? Kim jesteś? Mistrz Złota Rączka do usług. Naprawy wszelakie. Wyrób przedmiotów dziwnych i nietypowych. Kowalstwo normalne, artystyczne, stolarka. Ta. Berengar wspominał, że znasz legendę Kruka. Chcesz słuchać o życiu Kruka? Nic o tym nie wiem. Mnie interesuje technologia. Co by nie było, ta zbroja to przełomowe osiągnięcie w dziedzinie płatnerstwa, możliwe dzięki postępom w metalurgii i hutnictwie. To bardzo ciekawe, ale wracając do zbroi... Mogę ci opowiedzieć o właściwościach tego pancerza. Dawaj. Słucham. Pamiętaj, że nie znam się na metalurgii i kowalstwie. Ze zbroi Kruka zachowały się 3 elementy. Stalowy karwasz, naramiennik i rękawica. Do produkcji użyto najwyższej jakości rud żelaza i najnowocześniejszej technologii. Nie jakichś tam zafajdanych temerskich dymarek. Dlatego gnomy przewyższają nas chyba technologicznie o całą epokę. Pod górą Karbon są prawdziwe piece hutnicze, wanny hartownicze. Słowem, sprzęt, o jakim się naszym rzemiechom nie śniło. Fajnie, miało fajnie być o zbroi. Przecież to fascynujące, niesamowite. Ale jak chcesz. Dzięki wspomnianym technologiom uzyskano stal elastyczną i twardą zarazem. Właściwie niezniszczalną. O, jak wspomniałem, z całej zbroi zachowała się jedynie część. Jeśli chcesz odtworzyć całość, musisz znaleźć materiał zastępczy oraz kogoś potrafiącego połączyć elementy. Jakieś sugestie? Powinieneś poszukać w kryptach. Chowano tam wielkich rycerzy. Grafowie z rodu de Reuter nosili podobne zbroje. Okay. Powinny się nadać do przekucia, a odpowiedniego rzemieślnika musisz szukać w zimie, bo ja się takiej roboty nie podejmę.
Bywaj. No i tak będzie. Nic ciekawego się w sumie ciebie, typie, nie dowiedziałem. Dom Adama, dom Celiny. Gdzie jest ten dom Celiny? To jest tu? Aliny, znaczy nie Celiny, tylko Aliny. A to ja nie byłem w tym domu już? Nie, nie byłem chyba. O, jest! Dzień dobry. Panna młoda. Witaj. Chyba, sądzę z powieńców. Jestem Geralt, Wiedźmin. Słyszałam piękną balladę miłosną o Wiedźminie, pióra mistrza Jaskra. O. Cieszę się niezmiernie. Mistrza? Wiedźmini to tacy rycerze walczący ze złem i niegodziwością ukrytą w mroku. No... Mistrz Jaskier opisał mój fach pięknie i zarazem realistycznie. Och, to było takie romantyczne. Kochankowie połączeni przeznaczeniem, nie, którzy nie mogą się odnaleźć. Jakie kochankowie? Piękne. Zaiste romantyczne. A, że... Niebawem dobra. Wychodzę za mąż. Co cię do mnie sprowadza? To ty opiekujesz się Alwinem? Tak. To cudowne dziecko. Ma takie duże oczy, takie piękne, takie romantyczne. Mhm. Niestety mój przyszły mąż nie chce go przygarnąć. Jest taki... racjonalny. Ja się z nim nie żeń, kobieto. Chciałbym Masz porozmawiać wybór. Z chłopcem. Nie mam nic przeciwko. Zazwyczaj bawi się w wiosce lub pomaga mi w domu. Bywaj. Zaczekaj, mam prośbę. Jeśli zajrzysz do karczmy, mógłbyś zerknąć, czy moja siostra Celina nie mąci w głowie mojemu narzeczonemu? Twój narzeczony przesiaduje w karczmie? W czym rzecz? Jest bardzo zdenerwowany. Nie chce ze mną rozmawiać. Wiesz, pokłóciliśmy się trochę o Alwina. Nie za wcześnie na kłótnie? Chce mieć ze mną własne dzieci. Twierdzi, że powinniśmy oddać Alwina do świątyni Melitele lub na Wiedźmina. Znajdziesz go w karczmie. Nazywa się Julian. Ciekawe. No ale ja byłem, kurde, w tej karczmie. W sumie wcześniej był, ale no dobra. Jest i Alwin. Cześć, Geralt. Mam nowy dom, wiesz? I chodzę z Aliną na maliny. I w ogóle jest fajniej niż w zimie. Tylko tęskniłem za wami. Ja też. Widzę, że ci się to podoba. No, fajnie, że znowu się spotykamy. Będziemy razem zabijać potwory i złych ludzi? Tak. Alwinie, po pierwsze nie wolno krzywdzić innych, a w szczególności zabijać. Po drugie, walka z potworami jest bardzo niebezpieczna. Obiecaj mi, że będziesz ich unikał. Dobrze, obiecuję. Bo wiesz, tu też są elfy. I jedna jest bardzo piękna. Okay. Ma takie niesamowite oczy. I pokłóciła się z panem Tobiasem. Pobawimy się w zabij elfa? Naprawdę musimy porozmawiać. I z tobą, i z Aliną. To nie Alina. Wszystkie dzieciaki się w to bawią. Można być wielkim mistrzem albo krwawym i winem. Ja zawsze jestem wielkim mistrzem. Pogadamy później. XD. No dobra, więc musiałbym się teraz udać znowu do tej karczmy. Chyba. O, jest Adam. Czekaj, co tu Adam robi? Byłem w twoim domu, to cię nie było. Witaj, panie. Me imię brzmi Adam. Me Geralt. Staram się napisać Geralt. Wiersz miłosny dla mej ukochanej Aliny. Zapytaj Jaskra, to poeta. Ponoć dobry. Powiedział, że miłość będzie moim natchnieniem, bo on jest teraz zajęty wykonywaniem manewru mylącego. Dlaczego? Manewru? Uderzył w zaloty do młynareczki, by wzbudzić zazdrość panny Arleny. Jest bardzo przebiegły. Jak lis. Mam do ciebie pytanie. Znowu se piwa na warze, chłop. Kochasz się w Alinie? Przecież ona wychodzi za mąż. Kocham ją sekretnie, więc bądź dyskretny. A małżeństwo nie jest przeszkodą dla prawdziwej miłości. Bywaj. Matko Bośko. Żem się kuźwa nasłuchał. Rozmawiać z Jaskrem. To też, kurwa. Ale czekajcie, czy ja byłem już u tej Celiny? Alina? Dom Sołtysa? Dom Celiny. Ja nie byłem w domu Celiny jeszcze. A przecież ja mogę spotkać ją tutaj. Chyba szybciej niż w tej karczmie całej, nie? To też mi się wydaje. Co to za jakaś krowa medalistka. Ciekawe. Tam strażnik krowy. Nie, to chyba nie tu jeszcze. To tu? Kurwa. Chyba też nie.
A tu, dobra. Gdzie się mogło być w tych kurde zakamarkach? Tobias Hoffman, dobra. Dobra, dobra, nie ma co prawda Celiny, ale chociaż jakiś Tobias jest, nie wiem. Witajcie, Monster Dzieju, witajcie. Witajcie, witajcie. Witam. Jak miano wasze, Monster Dzieju, jeśli wolno spytać? Monster Dzieju, co jest? Geralt z Rivi, Wiedźmin. Ho, ho, co za słowo? Wiedźmin. Monster Dziej. O, to się nam przytrafiło. Dwóch Wiedźminów. Ho, ho. Ja Tobias Hoffman, sołtysem jestem. A, to jest sołtys. Ho, ho. No to powiedzcie, Monster Dzieju, co was sprowadza? Chcę pogadać o Wodianoi. O Wodianoi, Monster Dzieju, to z Julianem gadajcie. On się tym interesem zajmuje. Interesem? Ano, z jeziora skarbeńki wydobywa, renowuje czy coś i do Wyzimy na handelek jadą. Okej. Okay. Wiesz, gdzie mogę znaleźć przyjaznego kapłana Wodianoi? Zazwyczaj siedzi przy ołtarzu pani jeziora na brzegu. Czasem wyznawcy Dagona przeganiają go stamtąd, ale zawsze wraca. Rozumiem. No właśnie, niekoniecznie wraca, bo kurwa jakoś nie chciał wrócić. Czekałem na tego skurczysyna. I nie chciał wrócić właśnie, o to chodzi. No dobra, ale... idźmy do tej karczmy teraz jeszcze. Droga do mostu, droga do karczmy. To tu, droga do karczmy, nie? Tam przejście na brzeg, nie, no to droga do karczmy na razie. Mnie by tutaj interesowała. Jak tu teraz mam kurwa niby stąd wyjść, powiedz tam jeszcze. Tu chyba, nie? Co to jest za w ogóle droga teraz przede mną? A, to jest droga do mostu. To żem kurwa poszedł nie tak jak trzeba. Jasny gwint. W sumie notałem, spojrzał sobie na minimapę, to wiedział, że źle idę, ale po co, nie? Dobra, teraz pokaż mi... zawalony most. Pozostałości ruin, jakieś przejście na pola. Hatagu Ślarki Karczma. Dobra. W sumie ja tak coś zauważyłem wcześniej też w sumie, że jakbym wyciągnięty miecz, to wtedy ja bym szybciej biegł. Bo dobrze idę, no nie? Tak. Tam jest, stoi Julian? Stoi Julian. Tak? Tak, no to ja chcę z nim pogadać. Chcę z nim pogadać, z Celiną w sumie również. No gdzie żeś idziesz, kurwa? No nie, Celina mnie zagaduje jeszcze. Dzień dobry, Wiedźminie. Dzień dobry, Celinko. Wyglądasz na smutną, coś się stało? Moja siostra wychodzi za mąż za mężczyznę, którego nawet specjalnie nie lubi. Nie mam się w co ubrać na wesele, bo pan ojciec wydał wszystkie oszczędności na posag ukochanej córeczki. A do tego jest gorąco jak w piekle i wszyscy są jacyś nerwowi. Poza tym wszystko w porządku. Rzeczywiście nie brzmi to najlepiej. Mogę zadać pytanie? Tak. Twoja siostra cieszy się na ten ślub? O tak, jest zadowolona. No chyba nie. Jej wiele do szczęścia nie potrzeba, a już na pewno nie będzie się oglądać na młodszą siostrę. Pewnie ci się wydaje, że jestem zła i zawistna, ale mówię prawdę. Alina nie zasłużyła na szczęście. O, jak ciekawe, ja dlaczego? Nienawidzę tej krowy. Zawsze była oczkiem w głowie ojca i dostawała czego zapragnęła. O. Teraz podłapała Juliana, bogatego kupca z miasta, więc zadziera nosa. Nie przejmuj się. Na pewno znajdziesz sobie dobrego męża. Bo ta mała mówiła, że... ona a niby lubi kto ma być lepszy niż Adama, Julian? Ale hajs Juliana. Ten ach, jak ja cierpię za miliony Adam? Jest żałosny. O, może masz na myśli pustelnika z pól? Haha, drwij sobie dalej. Widziałeś pierścionek zaręczynowy, który Alina dostała od Juliana?
ma diament większy niż gołębie jajo. Nie unoś się tak. XD. A dlaczego jej bronisz? Przyznaj, omotała cię, he? Pewnie zdążyła zaciągnąć cię na siano, już ja ją znam. Tak, dwa razy. Ja jej nienawidzę. Ale nie doczekanie, siostrzyczko. Ciebie nie dostanie. Ty będziesz mój. Pójdę z tobą choćby zaraz i oddam ci się choćby na kamieniu. Tylko muszę dostać jeszcze ładniejszy pierścionek niż ten, który Julian podarował Alinie. Weź, kurwa, skończ. Bywaj. Weź, kurwa, skończ. Zaraz tam wrócę, ale to zanim co, to jeszcze chwila, moment. No. Geralt, to znowu ty? Jak leci? Znalazłem Alwina. Alwina... Zaraz, coś miałem koniecznie zrobić. Triss mi to wbijała do głowy przez godzinę. A, już wiem! Mam dla niego amulet z Dimerytu. Jaskier, jesteś niemożliwy. Nie można ci powierzyć nawet najprostszego zadania. Tak? A wiesz, Geralt, przypomniałem sobie. Mam dla ciebie przesyłkę. No, jaką przesyłkę? Teraz. Nie wiem, to za trudne zadanie jak na mnie. No nie, bocz się już, Jaskier. Powiedz, co dla mnie masz. No dobrze, niech ci będzie. Mam dla ciebie list od twojej ukochanej. Od Szani? Od Szani? Daj mi go zaraz. Dobra. Alwinowi muszę dać ten. Spoko. Czym mogę pomóc? Zamknij się. To pomożesz. Gdzieś tu przecież wchodził, kurwa, Julian wcześniej, nie? Albo i nie wchodził. Może ja głupoty znowu mówię. Przecież on to wcześniej był z tą Celiną i gdzieś mi spierdzielił. Naprawdę? A jest, witam Julian, patrzcie. Ty to przecież ty też możesz spać, też go nie widziałem. Geralt? Odebrałem Berengarowi zlecenie. Jeszcze raz, ale chyba powiem to samo co wcześniej. Posłuchaj, mam na głowie własny ślub. No właśnie. Co słychać? Niedługo żenię się z córką sołtysa, Aliną. Właśnie szykujemy wesele. Mhm, to fajnie. Chciałem zapytać o Alwina. Powinien się nim zająć ktoś mający pojęcie o magii. Ani ja, ani moja przyszła małżonka nie nadajemy się na opiekunów. Rozumiem. Powinieneś wyszkolić go na Wiedźmina. Nie wiesz, o co prosisz. Na razie będę miał go na oku. Geralt? Bywaj. Dobra, spieprzam stąd. No to co, idziemy teraz jeszcze do tej Aliny raz. Powiemy jej o tej sytuacji, itp., itd. Ale to już w sumie ten konflikt między Aliną... Nie no, może dopiero teraz się nawiąże tak bardziej w sumie, jak powiem Alinie, czego tutaj się dowiedziałem. Bo tam właśnie coś... Dowiedziałem się właśnie o tym, że jak ten konflikt tam z Aliną i Julianem się zaangażuje nieco bardziej właśnie w tym momencie, to dopiero niby wtedy jakimś cudem ten kapłan Włodanioi raczej ruszyć swoją dupę, za przeproszeniem, i się pokazać, no nie? Wiecie, tam koło tej swojej kapliczki całej itp. itd. Ale kurwa, no pewności to ja nie mam co do tego, co do tej teorii, tak? Ale no cóż, no nie miałem nic w sumie do stracenia, no bo już próbowałem na niego czekać i kurde... A szkoda gadać, szukałem go chyba wcześniej, nie wiem, no parę minut dobrych go na pewno szukałem. W sensie, że próbowałem zrobić jeszcze tak, że poszedłem wtedy do ogniska, przespałem się tam bodajże do zmroku, ale tak przed północą. Poczekałem na te potwory, wybiłem je wszystkie po drodze, poszedłem tam i dalej go nie było. Więc no, to jest chyba, że tak powiem, ostatnia deska ratunku, no nie? Aha, to fajnie, że ja wróciłem sobie tutaj, jak mnie zaznaczone tutaj tą bramę. Co jest kurwa grane? Czekajcie, bo coś tutaj mi się odpierdzieliwszy znowuż. Chciałem zobaczyć dom Aliny, a nie ten. A, po prostu tutaj, żebym źle ten. Nie skręciłem, tylko poszedłem cały czas prosto, no fajnie. Dzban jak chuj. Bywaj tak. No a ten dom Aliny to gdzie on był? Tutaj był gdzieś, nie? Ale tylko, że z drugiej strony. Tu. Tam Adam pewnie Alinę bara ubudubu, nie? A nie, jednak nie. Co?
Twojej siostrze nie chodzi o Juliana, lecz po prostu o bogatego męża. Celina bywa nieznośna, lecz wierzę, że gdy sama wyjdzie za mąż, zmieni się. Wiem, że Julian mnie kocha i żadna sprzeczka tego nie zmieni. Chciałam się upewnić, że z moim kochanym Julianem wszystko w porządku, ale nie chcę, by pomyślał, że się przejmuje. Dziękuję, Wiedźminie. Nie ma za co, ale... Kobiety. No właśnie, te kobiety. W sumie tak. Dobra, w sumie poszedłbym zobaczył jeszcze tego kapłana Wodanioi teraz, wiecie? Tak czysto z ciekawości, czy faktycznie teraz raczył się pokazać, czy może jednak dalej nie. Przejście na brzeg mamy tam. Ja wiem, gdzie ono jest, bo tam niedawno już byłem. Zobaczymy, jest późna godzina. Być może teraz ten kapłan Wodanioi tam się pojawi. A może też, że się nie pojawi. Cholera wie. Nawet jakoś bardzo nie chce mi się teraz do tego ogniska i znowu spać do północy. Chociaż to już teraz będzie bardziej świtać niż ten, ale dobra. Zobaczymy po prostu, czy będzie on tam, a jak nie, to po prostu poszukamy go jeszcze w następnym odcinku. I być może teraz faktycznie, jak już, że tak powiem... czekajcie, na chwilę muszę mnie sobie wyjąć od razu. Już tak powiem, że zainteresowałem się teraz tym konfliktem tego właśnie Celiny i... znaczy, przepraszam, Aliny i Juliana. To być może właśnie teraz on się już tam pojawi. Ale co do tego też pewności nie mogę mieć i nie mam. Zaraz wszystko się być może okaże. Na wszelki wypadek daj mi Igni już. Ja bym miał znowu walczyć z tymi kurde Dagonami. Są kury wyjebane. Oczywiście, że są. Ale no dobra, muszę ich rozpierdolić. No i dobra, rozwalili ich sobie i teraz tak, tam będzie jeszcze jeden chyba. Nie ma go tutaj, tego kapłana całego? Nie, jest ten kapłan, tam dalej sobie gdzieś chodzi. Dobra, to jeszcze wrócę się po tamtych do tej jaskini, już oczyszczę cały ten brzeg znowuż. Ale jak to mi nie pomoże, to ja już nie wiem, co mam innego wtedy zrobić. Wtedy będę może szukał jakiejś innej drogi niż tutaj przez tego kapłana Wodanioi, bo tam jeszcze... są jakieś inne sposoby, żeby zrobić tą misję właśnie. A to sobie było wcześniej właśnie napisane przy tym, żeby ten... z tym kapłanem i żeby pogadać jeszcze z Julianem, co nie? Więc teraz jak pogadałem z Julianem, to może faktycznie właśnie teraz otworzy mi się ta furtka jakby do tego kapłana. No, może tak w sumie być faktycznie, jak mówili, no. Zgadza się teraz to. Kurwa, nie trafiłem, nie? Ban. Te wilki są groźniejsze niż ci, kurde, wyznawcy Dagona. Ogień. Dobra. Wszyscy tutaj, tak? Dobra, poskładanie. Dobra, idziemy teraz tam, zabijemy tego kapłana. I później ten. I później może już się pojawi ten typ. A jak nie, no to się nie pojawi i tyle. I będzie po prostu dupa. Zaraz zobaczymy wszystko. Zaraz wszystko się okaże. Będzie chwila prawdy, no nie? A raz będzie, kurczę, chwila prawdy. Teraz tak, tutaj tędy.
I ten kapłanik tutaj sobie jeszcze chodzi jeden. Bardzo dobrze. Teraz go to poskładamy sobie. Elegancko. Teraz lecimy tutaj. I proszę, niech tam będzie ten kurde przyjazny kapłan Wodanioi, czy jak mu tam, czy jak oni go tam kurcze nazywają jeszcze inaczej. Naprawdę ja tu już nie wiem, o co to kurcze chodzi. Miał być, ale go nie ma. Dobra, w tym odcinku to było na tyle. Także cześć i do zobaczenia już jutro. Niaura.